Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o alkoholach, czyli kolejnej grupie pochodnych węglowodorów. Tutaj mam wszystkie te główne pochodne zapisane. Dzisiaj będziemy mówić o alkoholach. No i ich definicja to są to pochodne węglowodorów, w których jeden lub więcej atomów wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową, czyli grupą OH. Tak ją zapisujemy. I tutaj mamy przykłady takich, takich alkoholi. Tutaj mamy etanol. Nie będzie znany alkohol monohydroksylowy. Mamy też taki alkohol jak glicerol, albo można też go nazwać Propano 1-2-3 triol. Tak bardziej systematycznie. No i tutaj mamy też glikol etylenowy, albo inaczej etano 1,2 diol. Są to obydwa przykłady alkoholi polihydroksylowych. Możemy je właśnie tak podzielić ze względu na ilość tych grup hydroksylowych w swojej budowie na chole monohydroksylowe tak jak ten etanol one mają tylko jedną grupę hydroksylową no i jeśli mają one dwa lub więcej grup hydroksylowych są to związki polihydroksylowe policze mają wiele tych grup hydroksylowych no i to są właśnie ten glicerol oraz glikol jeśli chodzi o nazewnictwo alkoholi to znowu mamy tutaj pytanie jak nazwać ten związek Zasady są takie, że musimy najpierw ustalić nazwę węglowodoru na podstawie najdłuższego łańca węglowego. Tutaj ten łańcuch węglowy wygląda w ten sposób. Są to 4 atomy węgla, więc będzie to jakiś butan. Dalej ustalamy lokanty. Ten lokant grupy hydroksowej powinien być jako najniższy. Czyli zaczniemy liczyć od tej strony, że to była tej dwójka, a nie trójka, jakbyśmy zaczęli od tej, od tej drugiej strony liczyć. No i alkohole będą miały końcówkę "-ol" i przed tą końcówką będzie napisany lokant właśnie tej grupy hydroksylowej. Przy alkoholach polihydroksylowych będziemy mieli przed razem jeszcze albo 3 ol oraz będzie jeszcze końcówka O, przypomnę nazwę łańcucha głównego, tak żeby to można powiedzieć ładniej brzmiało. Zaraz pokażę Wam o co chodzi. Tak jak mówiłem, najpierw ustalamy najdłuższy łańcuch węglowy, będzie to jakiś butan, będzie to butan 2Ol. No tu jeszcze mamy podstawnik chloru przyłączony, więc musimy to oczywiście zapisać. Jest, będzie to 3 chlorobutan 2Ol. E, natomiast jeszcze mamy, możemy mieć też taki związek jak tutaj mamy narysowany. Ustalamy nazwę łańcucha głównego, będzie to jakiś propan. Są wlakanty grup hydroksylowych, czyli to będzie propan 12 diol bo są dwie grupy hydroksylowe. I teraz, żeby to ładniej brzmiało, bo e, to można powiedzieć, że to się nazywa propan diol. To opisujemy jeszcze tutaj taką końcówkę do tej nazwy łańcucha głównego propanodiol, czyli propano 1,2-diol. No i do Zapisujemy jeszcze oczywiście ten brom, czyli będzie to 2-bromo-propano 1,2-diol. Jeśli chodzi o otrzymywanie, to alkohole monohydroksylowe otrzymujemy za pomocą substytucji fluorowca alkanów z zasadą w środowisku wodnym. Czyli mamy na przykład tutaj chloroetan. Reaguje nam z zasadą w środowisku wodnym. No i jest to reakcja substytucji. Grupa hydroksylowa wchodzi w miejsce atomu chloru. No I powstaje nam sól. Ja w tym przypadku sól sodowa. Możemy też do alkenów przełączać wodę w środowisku kwasowym. I w tym momencie dołącza się nam grupa hydroksylowa. Oczywiście zgodnie z regułą markownikowa. Powstaje nam tutaj propan 2Ol. Możemy też otrzymywać alkohole dzięki redukcji aldehydów lub ketonów. Jest to reakcja po prostu z wodorem w obecności odpowiedniego katalizatora. Tutaj akurat powstaje nam propan-1-ol. I w przypadku aldehydów będą nam powstawały alkohole pierwszorzędowe, tak zwane, czyli połączone z atomem węgla pierwszorzędowym. Natomiast w przypadku ketonów no to będą powstawały nam alkohole drugorzędowe. Jest jeszcze taka charakterystyczna reakcja otrzymywania metanolu z gazu syntezowego. Gaz syntezowy to jest tlenek węgla z wodorem. W odpowiednich warunkach ciśnienia temperatury z obecności katalizatora możemy otrzymać z tego metanol. I jeśli chodzi o właściwości alkoholi monohydroksylowych, no to fizyczne i właściwości to dla alkoholi z krótkim łańcuchem węglowym, czyli metanol oraz etanol, bo są to bezbarwne ciecze. Temperatura wrzenia jest wyższa od odpowiadających im alkanów, czyli od metanu, czy też etanu. Ta wyższa temperatura wrzenia wynika już z tego, że są to związki polarne, że występują też pomiędzy nimi wiązania wodorowe, i przez to trzeba im dostarczyć więcej energii, aby zaczęły one właśnie wrzeć. Mają one charakterystyczny zapach, są one dobrze rozpuszczone w rozpuszczalnikach polarnych, tak jak mówiłem, są one związkami polarnymi. Podczas mieszania z wodą ulegają tak zwanej kontrakcji, jest to charakterystyczna właśnie ich cecha, że podczas Mieszania z wodą, jeśli dodamy na przykład do litra wody litr właśnie etanolu, to nie otrzymamy dwóch litrów roztworu o zawartości procentowej 50% alkoholu i 50% wody, tylko otrzymamy właśnie mniej niż te dwa litry, ta objętość ich się zmniejszy. Czyli nie jest to 1 plus 1 równa się 2, tylko to 1 plus 1 będzie się równało mniej niż 2, a ta objętość będzie mniejsza niż ich właśnie suma. No i również alkohole będą powodowały denaturację białek. Natomiast jeśli chodzi o alkohole z długim łańcuchem węglowym, no to będą one już miały mniej właśnie tych takich właściwości związanych z ich grupą hydroksylową, tego będą bardziej podobne do odpowiadających im alkanów, czyli będą to bezbarwne i bezwonne ciała stałe, nierozpuszczalne w wodzie, ponieważ ten udział tej grupy hydroksylowej i właściwości będą trochę zanikały pod, pod wpływem wielkości tej cząsteczki. A jeśli właściwości chemiczne, no to są one łatwopalne, no czyli ulegają reakcji, reakcjom spalania, reagują one z silnie aktywnymi metalami, np. z potasem, z sodem, będą ulegały reakcjom substytucji, eliminacji, estryfikacji oraz reakcjom redox. Jeszcze powiem o tej rzędowości, o, która, o której tam wcześniej wspomniałem, że alkohole możemy też podzielić na pierwszo, druga albo trzeciorzędowe, w zależności od atomu węgla związanego z grupą hydroksylową. Jeśli grupa hydroksylowa będzie połączona z atomem węgla pierwszorzędowym, to będzie to alkohol pierwszorzędowy, tak jak na przykład etanol. Tutaj mamy przykład alkoholu drugorzędowego, ponieważ ta grupa hydroksylowa jest połączona z atomem węgla drugorzędowym. Natomiast tutaj mamy przykład alkoholu trzeciorzędowego. Tutaj mamy atom węgla trzeciorzędowy. Oczywiście nie ma Alkoholi czwartorządowych, no, ponieważ atomy węgla czwartorzędowe nie będą się łączyły z żadną grupą hydroksylową, tylko z czterema atomami węgla. I jeśli chodzi o te reakcje, to mamy tutaj reakcję spalania. Mogą się one spalać całkowicie oraz niecałkowicie. Dalej mamy reakcję z silnie aktywnymi metalami, tak jak już wcześniej mówiłem. Tutaj dla przykładu jest reakcja z potasem. I tutaj w tym przypadku się wytwarza etanolan potasu. No, reagują tak jak podobnie jak kwasy powstaje nam właśnie ten związek oraz wydziela się nam wodór w danej reakcji. Ulegają one również reakcją substytucji, czyli reakcja etanolu tej z hcl -em. powstaje nam chlowco pochodna, czyli chloroetan oraz woda. No i mamy też reakcję eliminacji, czyli reakcję otrzymywania alkenów z alkoholi, to jest reakcja z tlenkiem glinu w podwyższonej temperaturze. No to jest po prostu reakcja dehydratacji alkoholu do alkenu. No i mamy tutaj taką charakterystyczną reakcję dla alkoholi, czyli reakcję estryfikacji. To jest reakcja alkoholi z kwasami karboksylowymi, albo ogólnie z kwasami. W środowisku kwasowym, czyli H, w ogólnie się stosuje kwas siarkowy. No i powstaje nam właśnie taki związek. To jest ester, to jest związanie estrowe oraz powstaje nam woda. Jest to reakcja kondensacji. Ta woda jest właśnie przyciągana przez kwas siarkowy, też. No i właśnie dzięki temu, jako że to jest reakcja odwracalna, to zgodnie z regułą przekory będzie ona właśnie postępować w tym kierunku, w stronę właśnie tych produktów. No i tutaj właśnie ten związek, który nam powstał, jest to etanian metylu. Nazwę estrów określamy od pasu karboksylowego i dalej. Podajemy właśnie ten alkohol, którego powstał, czyli to będzie kwas etanowy, czyli etanian. No i metylu, ponieważ będzie to met metanol. I alkohole ulegają też reakcjom redox. Tutaj mamy reakcję redukcji dla przykładu, czyli po prostu reakcję z wodorem. Razem z pewnym katalizatorem powstaje nam zwykły etan, no i woda. I w drugą stronę mamy reakcję utleniania. Tutaj jest reakcja z tlenkiem miedzi. Tlenki miedzi 2. Przy podwyższonej temperaturze powstają nam ketony albo aldehydy. Zależnie od tego, jaki mamy tutaj alkohol, czy pierwszy, czy drugorzędowy. Tutaj powstał nam propanon, czyli keton. Powstaje nam też miedź oraz woda. Albo inna reakcja utleniania. Jest to reakcja z dichromionem potasu. W środowisku kwasowym powstaje nam kwas, tym razem etanowy. Odpowiednie soda oraz woda. Tutaj mamy taki schemat, jakie zachodzą właśnie te reakcje redox, jeśli chodzi właśnie o alkohole, aldehydy i kwasy karboksylowe. Alkohol pierwszorządowy może być utleniony do aldehydu, aldehyd może być utleniony do kwasu karboksylowego, albo alkohol może być od razu utleniony do kwasu karboksylowego. Zależy się od tego, jaki, jak silny utleniacz wykorzystujemy w tej reakcji. No i oczywiście one mogą w zasadzie zredukowane do siebie, czyli kwas karboksylowy może być zredukowany do aldehydu, Aldehyd może być zredukowany do alkoholu pierwszorzędowego. Natomiast alkohole drugorzędowe będą nam dawały ketony, a ketony będą mogły się redukować do alkoholi drugorzędowych. A więc tutaj mamy zapisane doświadczenie tej reakcji, właśnie, którą zapisywałem przed chwilą. Czyli dodanie etanolu do roztworu dichromianu 6 potasu w środowisku kwasowym. No i obserwujemy tutaj, że ten roztwór z barwy pomarańczowej zmienia na zieloną. To oznacza, że zaszła reakcja redox, powstały nam jony chromu 3. No więc wnioski są takie, że etanol reaguje z dichromianem 6 potasów w środowisku kwasowym. No dochodzi do tej reakcji właśnie redox. Teraz przejdziemy sobie do alkoholi polihydroksylowych, do ich otrzymywania. Pierwszą reakcją może być substytucja fluorowca alkanów z aktą w środowisku wodnym, czyli reakcja podobna do tej, jak otrzymywaliśmy właśnie alkohole monohydroksylowe. Tylko tutaj musimy mieć dichloro, na przykład pochodne, albo trichloro pochodne. No i tutaj zamiast tych atomów chloru wchodzą nam grupy hydroksylowe oraz powstają nam odpowiednie sole. Lub też możemy utleniać alkany za pomocą KmnO4, czyli jest to reakcja utleniania. W miejscu wiązania podwójnego powstają nam grupy hydroksylowe, a jony nadmanganianowe redukują się do tlenku manganu-4. Jeśli chodzi o właściwości alkoholi polihydroksylowych, no to tutaj głównie będziemy mówić o glicerolu oraz glikolu. To są bezbarwne i bezwonne ciecze, dobrze rozpuszczalne w wodzie, trudnolotne. Glikol jest substancją toksyczną, natomiast glicerol jest nietoksyczny. No i zasada jest taka, że im większa jest ilość grup OH w danym związku, tym są te związki mniej toksyczne, coraz mniej toksyczne. No I wraz z tym większą ilością grup OH zwiększa się ilość międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. No i przez to wzrasta temperatura wrzenia i topnienia. Tak jak mówiłem, że etanol ma wyższą temperaturę wrzenia od etanu, no to tak samo było związane wtedy z występowaniem tych międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Tutaj jest to jeszcze bardziej spotękowane, ponieważ już w danych cząsteczkach jest jeszcze więcej tych grup hydroksylowych, które mogą tworzyć te wiązania wodorowe. Właściwości chemiczne no są podobne do alkoholi monohydroksylowych, czyli są łatwopalne, reagują z aktywnymi metalami, Logają reakcją substytucji, eliminacji, re estryfikacji oraz reakcją redox oraz mają taką charakterystyczną dla siebie reakcję z wodorotlenkiem miedzi 2, w której powstaje związek kompleksowy. Ja mamy tutaj przykłady kilku takich reakcji mm, charakterystycznych dla, dla tych właśnie alkoholi polihydroksylowych. Tutaj mamy reakcję estryfikacji z kwasem karboksylowym, glicerolu z wyższym kwasem karboksylowym, to jest kwas palmitynowy. I powstaje nam ten glicerolu. Teraz na każde wiązanie estrowe powstaje nam jedna cząsteczka wody, czyli mamy tutaj trzy wiązania estrowe, to będą trzy cząsteczki wody. Dlaczego zapisuję tę reakcję? Ponieważ tutaj powstają nam tzw. tłuszcze, czyli właśnie estry glicerolu z wyższymi kwasami karboksylowymi. Czyli to jest ta reakcja, która się przyda na przyszłość. Mamy też reakcję estryfikacji z kwasem azotowym 5, ponieważ no właśnie ta estryfikacja niekoniecznie musi zachodzić z kwasami karboksylowymi, może, być, może też zachodzić z kwasami nieorganicznymi i tutaj nam powstaje nitroglicerol, czyli tak zwana nitrogliceryna którą możecie kojarzyć i tutaj mamy zapisane doświadczenie właśnie tej reakcji o której mówiłem wcześniej charakterystycznej dla właśnie alkoholi polihydroksylowych jest reakcja wodorotlenku miedzi 2 który jest takim niebieskim osadem i do niego dorzucamy glicerol i obserwujemy, że ten osad rozpuszcza się a roztwór przyjmuje szafirową barwę. I wnioski są takie właśnie, że glicerol reaguje z wodorotlenkiem miedzi-2 i tutaj mamy zapisaną tą reakcję, powiedzmy tak poglądowo, w której powstaje nam ten taki związek kompleksowy. Tutaj te grupy hydroksylowe, które występują obok siebie, są donorami pary elektronowej, którą przyjmuje właśnie atom miedzi, dzięki czemu właśnie powstaje nam taki związek. No i żeby właśnie ta reakcja zachodziła, to wymagane jest, aby te grupy hydroksylowe były niedaleko siebie w danej cząsteczce. Tak więc jest to reakcja właśnie charakterystyczna dla alkoholi polihydroksylowych. Reakcja wodorotlenku miedzi 2, w której ten osad się rozpuszcza i przyjmuje szafirową barwę. No to tyle jeśli chodzi o najważniejsze informacje z zakresu alkoholi. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!